Kolejny musical, kończący dwuletni projekt profilaktyczny, który w 2014 roku rozpoczęła lęborska grupa PAD. Za nami dwa mniejsze spektakle. Ten musical kończy ten projekt. Musical autorski, zarówno w warstwie muzycznej, jak i tekstowej. Muzykę do spektaklu napisał pan Maciej Łyszkiewicz, pan Marcin Pawłowski, ale też zespół No i Fajnie. Musical trudny, ponieważ mówiący o dyskryminacji i mowie nienawiści, natomiast przedstawiający bardzo ważny problem. Reżyserem spektaklu jest pan Tobiasz Cytrowski, który jest absolwentem studium wokalno-aktorskiego przy Teatrze Muzycznym w Gdyni. Choreografię do spektaklu robi pani Marzena Socha, była tancerka wrocławskiego Kapitolu i Teatru Muzycznego i Opery Bałtyckiej. Współpracujemy też z panem Marcinem Miszorą, który jest związany z grupą ONA, z panią Grażyną Obaszewską, z panią Joanną Krupską. Także wiele bardzo ważnych nazwisk współpracuje w tym spektaklu. Finał dzisiejszej próby to jest 3 czerwca, premiera tego musicalu, sala Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku. Ważne tutaj jest też powiedzieć, że w spektaklu bierze udział grupa prawie 60 osób. To są gimnazjaliści z powiatu lęborskiego, to są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, ale też studenci Akademii Pomorskiej Instytutu Muzyki. Tematyką jest dyskryminacja. Dyskryminacja kobiet, dyskryminacja pod względem orientacji seksualnej, pod względem generalnie podejścia do życia. Mamy postać geja, mamy postać Żydówki, mamy postać dziewczyny, która po prostu marzy o tym, żeby tańczyć i chce tańczyć na wielkich scenach, a jej matka nie pozwala na to. I jest jeszcze postać chłopaka Restafarianina, który po prostu kocha wszystkich i generalnie cały czas dostaje mu się za to, że jest taki neutralny, nikogo nie atakuje w tym społeczeństwie, które wszystkich chce wykończyć. To nie są profesjonaliści, ale oni w przeciągu pół roku zrobili to, co wielu aktorów nie jest w stanie zrobić przez całą szkołę aktorską. Także materiał, pomimo tego, że na początku był dla nich nieosiągalny, to w tym momencie jestem spokojny, że oni cały czas się rozwijają. Cały czas się rozwijają i cały czas rokuje to na, przede wszystkim nie na spektakl szkolny, tylko na spektakl wysokiej rangi, który może rywalizować moim zdaniem z musicalami, z profesjonalistami. Ciekawa sytuacja jest w przypadku dziewczyny, która gra Izę. Jest to Julia, która ma dopiero 14 lat, a tak naprawdę ma rolę, która dźwiga nam cały spektakl. W nią trzeba inwestować jak najbardziej, bo ona jest młoda i tak naprawdę chłonie jak gąbka wszystkie informacje i spełnia wszystkie oczekiwania tak naprawdę. Mamy Daniela, który gra rolę geja, Tycjana. On już ma pewien bagaż doświadczeń, tak? On już jest na studiach, więc on na tę chwilę jest fenomenalny. Jest fenomenalny. Jak przyszedł na zajęcia, myślałem, że nic więcej z nim nie zrobię. Okazało się, że przez pół roku to, co było nieosiągalne, myślałem, stało się dla niego bardzo proste. Największy problem ma z tekstem, ale generalnie biorą górę emocje, więc to, co jest najważniejsze, to jest. Do tego mamy jeszcze Martę i Dominikę, które grają rolę Żydówek. Marta też będzie grała rolę Izy, ale na tę chwilę główną postacią jest Julia. Marta będzie się douczać, bo dopiero niedawno się dowiedziała o tym. To są dziewczyny mniej więcej w tym samym wieku, które kończą liceum, więc przed nimi decyzja, czy do szkoły teatralnej wybrać się, czy jednak pójść za tym, co wymagają rodzice. I jest jeszcze Piotrek, Rastafariani, który jest tak samo rówieśnikiem Marty i Dominiki, więc myślę, że oni będą walczyć o to, żeby się dostać do szkół teatralnych. A gdzie? Myślę, że musical z przyjemnością ich przyjmie. Iza jest młodą, utalentowaną dziewczyną, dla której priorytetem jest spełnianie własnych marzeń i samorealizacja, ale niestety inni ludzie jej to utrudniają. Iduta jest Żydówką,
zakochana w chłopaku. Na ten związek nie ma przyzwolenia od swojej matki, która wychowuje ją, zaadoptowała ją i wychowuje ją i według jej religii. Tycjan jest bardzo walecznym chłopakiem młodym, który jest niezrozumiany, można powiedzieć, przez społeczeństwo, ale głównie przez rodziców. Jego głównym problemem jest to, że jest bardzo niezrozumiany chłopakiem z tego względu, że jest innej orientacji seksualnej, a dokładnie jest homoseksualistą. Jako taki jeden z waleczniejszych charakterów na scenie, trochę namiesza i nie do końca mogę zdradzić, co dalej zrobi, tak, ale na pewno namiesza. Gram w musicalu Adama, który głównie jest dyskryminowany ze względu na to, jakie ma podejście do życia. Głównie zdarza się to w szkole, głównie przez swoich kolegów. I w każdej sytuacji, w której znajduje się gdzieś wokół ludzi, jest dobijany i dołowany. Myślę, że jeżeli brakuje nam emocji w życiu, mamy problem z tym, żeby komuś coś trudnego powiedzieć, to przyjście na ten spektakl da nam idealny impuls do tego, żeby pójść za tym, jak bohaterowie pokazują swoje emocje, jak mamy przemyślenia tych wszystkich postaci i jak wszyscy żałują tego, czego nie zrobili. Więc żeby nikt nie żałował, że nie przyszedł na spektakl, to niech przyjdzie, niech przeżywa z nami to.